Widzę, że YouTube po półrocznym daniu mi spokoju ponownie przyczynił się do blokowania i cenzurowania mojego kanału, ale cóż, mówi się trudno, jednakże mam do was mały apel. Z racji, że YouTube znowu się przyczynia do de facto ukrywania mojego kanału przed wami, to koniecznie zostawcie już teraz suba z dzwonem, a także nie zapomnijcie o kodzie jajuty i resetowaniu go co 14 dni, ponieważ niedługo najprawdopodobniej nie będzie miał kto wam o nim w ogóle przypominać. Ostatnio na zakupy z nim natomiast wybrała się chociażby ta pula moich widzów, za co bardzo im dziękuję. A teraz przejdźmy do tego, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i dzisiaj zajmiemy się zmianami, które pojawiły się w aktualizacji 13.10. Wczoraj do gry trafiła malusia aktualizacja ważąca 500 MB i przyniosła dość sporo napraw błędów, jak i nowe pliki dotyczące chociażby najnowszych miejscówek, takich jak Atlantyda, Grota, a także przyniosła informacje o nowych stworzeniach czy pojazdach. Część z nich pokazałem wam w sekretnym omówieniu plików, a więc koniecznie to sprawdźcie, a my przechodzimy do meritum odcinka i tego, co twórcy zaprezentowali nam podczas swojej ostatniej tygodniowej pracy. Wczoraj do gry trafiła nowa aktualizacja wprowadzająca chociażby nowy pakiet startowy czy słoik ze świetlikami, o którym to rozmawialiśmy sobie kilka dni temu. Jako jeden z fortnite'owych twórców otrzymałem jeden ogromny list od Epic Games, który tutaj prezentował mi zmiany, jakie przyjdą niedługo do Fortnite'a, i mamy tutaj chociażby informację o tym, że już w następnym tygodniu dostaniemy aktualizację 13.20, co jest niespodziewane szybkie, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale aktualizacja 13.10 właśnie wyszła wczoraj. Jest niesamowicie malusia, ale przy okazji wprowadziła masę, ale to masę plików do gry. Wprowadziła de facto jedynie dwie rzeczy, jednakże same pliki to jest istna kopalnia wiedzy, a więc zobaczmy takiego, co Epic Games nam zaprezentował w tej aktualizacji. Epic Games nam powiedziało, że iluminacja równa się likwidacja. Jest to oczywiście nawiązanie do tego, że otrzymaliśmy właśnie do gry pojemnik ze świetlikami, który to możemy użyć do podpalania wrogów i tym podobnych rzeczy, także zobaczcie, jak to prezentuje się w grze, ponieważ według mnie jest to naprawdę, ale to naprawdę mocarny przedmiot, także zobaczmy, jak działa i gdzie możemy go dokładnie znaleźć. Jak widzicie, nie da się go to tak do końca złapać, znaleźć. Musicie natychmiast łapać świetliki, ażby użyć w ogóle tego itemu, który podpala na naprawdę niesamowitym poziomie. Jednakże wraz z tym itemem już niedługo do gry, a właściwie to już pod koniec aktualizacji 13.10, czyli w następnym tygodniu, do gry trafi pistolet na flary, który twórcy leaków, czyli przecieków, nałożyli na grafikę już istniejącej to broni i pokazali nam, jak to wszystko będzie prezentować się w grze, także tylko zobaczcie, jak świetnie prezentują się przecieki od Hypexa. Wiemy również, że już do gry niedługo trafi nowa noc filmowa, która na pewno będzie dość fajna, jeżeli chodzi o całość Fortnite, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale już mieliśmy do czynienia z Fortnite'ową imprezą, z czego i z tej racji otrzymaliśmy trochę darmowych przedmiotów, jak na przykład chociażby te skrzydełka, które są zdaniem graczy jednym z najlepszych darmowych przedmiotów otrzymanych w przeciągu ostatnich 2 lat. Do gry powrócą również nowe skiny o tematyce kowbojskiej, z racji, że te wszystkie nowe wydarzenia na żywo w trybie królewskiej imprezy będą powiązane z twórcami, którzy tak jakby mają dość dużo wspólnego właśnie z takim kowbojskim
nie tyle co życiem, co z utworami. Właśnie dzięki temu do gry powróci jeden z najrzadszych skinów, który w samym sklepie był ponad 1,5 roku temu, było 522 dni temu. Jest to naprawdę ogromny rekord jak na skina i mam nadzieję, że jeżeli wybierzecie się na zakupy, to tylko z jednym kodem, który teraz widzicie w lewym górnym rogu ekranu. I mam nadzieję, że sam skin może nie jest tyle co ładny, co jest na pewno rzadki, a więc naprawdę opłaca się go kupić, jeżeli skórki kolekcjonujecie. Otrzymaliśmy informację także o nadchodzącej nowej miejscówce, jaką będzie zarówno Świątynia, jak i Atlantyda, z tą różnicą, że informacje o Świątyni, która najprawdopodobniej jest częścią Atlantydy, otrzymaliśmy informację o wiele wcześniej i chociaż my mamy tutaj informację o tym, że coś będzie nas czekać w jakby w przedsionku samej Świątyni, będzie to tak jakby taka grota, w której to będą pływać rozmaite kreatury. Póki co są one zaszyfrowane, więc nie wiemy, czy to są rekiny, czy może zupełnie jakiś nowy, diabelski twór, ale teraz posłuchajcie, jakie to dźwięki będziemy mogli usłyszeć. Według mnie są naprawdę creepy, jeżeli chodzi o Fortnite'a, przynajmniej jeżeli chodzi o stan Fortnite'a. Sama miejscówka natomiast według mapy, która pojawiła się w przeciekach w sezonie 3, znajdować się ona będzie tam, gdzie kiedyś znajdował się rekin i wszystko wynurzy się tak jakby z wody, natomiast twórcy dodadzą już niedługo mechanikę pływania, która została zapowiedziana przez nich właśnie przez event Travis Scotta, czy przez event pod koniec sezonu 2. Dzięki mechanice pływania będziemy mogli pomieszczać się właśnie pod tą grotą. Najprawdopodobniej twórcy dodadzą także lepsze możliwości eliminacji rekinów, co oznacza tyle, że będziemy mogli się jakkolwiek przed nimi bronić, ponieważ będzie ich tam najprawdopodobniej bardzo dużo, ale przez przecieki nie wiemy, czy będą one jedynymi przeciwnikami, ponieważ jak mówię, wszystko jest zaszyfrowane. Wraz z tym, jak dostaniemy się do środka jaskini, to naszym uszom ukażą się rozmaite to nowe dźwięki, których wcześniej jako tako w Fortnite nie słyszeliśmy. Czyli najpierw będziemy musieli pokonać jakieś morskie, wodne tonie, uniknąć tony rekinów i innych wrogów, a oprócz tego będziemy później mieli jaskinię z masą lutu, jednakże nie wiemy, czy będzie z niej jakaś droga powrotna. Wiemy natomiast, że będzie ta jaskina powiązana jakby z jakimś takim podziemnym światem, a wskazują na to rozmaite przecieki, mówiące o tym, że chociażby te podziemia będą powiązane w jakiś sposób z bagnem, czy takimi zarośniętymi ruinami, więc jest to naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Myślę natomiast, że te zarośl na ruinach to będą zwyczajne glony, które się tam pojawią po opadnięciu wody, jednakże mnie ciekawi, co takiego twórcy dla nas prezentują, a więc tutaj spójrzcie tylko na te przecieki, które zaraz usłyszycie. No i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ten pokaz miał się wam jak najbardziej podobał. Dajcie znać, czy czekacie na nową miejscówkę, a ja teraz idę pisać maturę z historii. Nie zapominajcie, że codzienna dawka informacji tylko na tym kanale, a więc zostawcie suba i kod JAJUTY w Fortnite'owym sklepie. Wielkie dzięki, a ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się i cześć.